Jakub Napierała, 42 lat. Jeden z bohaterów programu Rolnik Szuka Żony, planował budowę domu. Niestety, po dramacie, jaki wydarzył się w jego gospodarstwie, musiał zmienić plany. Jest właścicielem 250-hektarowego gospodarstwa w Szczepankowie w Wielkopolsce. W programie Rolnik Szuka Żony znalazł kandydatkę na żonę, 34-letnią Annę z Poznania. Niestety, wspólne plany ze względu na afrykański pomór świni na razie muszą poczekać. Nie da się znaleźć żony bez pośrednictwa mediów? Jakub Napierała, pewnie się da, ale prawdopodobieństwo jest o wiele mniejsze. Mam 42 lata. Na dyskoteki już nie chodzę, bo nie wypada. Z przyjaciółmi rzadziej się spotykam, mają swoje rodziny, dzieci, problemy. Decyzja o udziale w programie zapadła podczas spotkania ze znajomymi ze studiów. Zaczęło się od żartów. Wysłaliśmy ankietę. Anna jest wymarzoną kandydatką na żonę? Planujecie wspólną przyszłość? Na razie chcemy wynająć wspólny domek, gdzieś pomiędzy jej miejscem zamieszkania, czyli Poznaniem, a moim. Chciałem coś wybudować, ale ze względu na to, że zachorowały mi świnie w gospodarstwie, trzeba było zweryfikować plany i przeznaczyć pieniądze na ich leczenie. ASF, afrykański pomór świń, to poważne zagrożenie dla gospodarstwa. Kiedy weźmiecie ślub? Chcemy jeszcze poczekać. Oboje mieliśmy wcześniej swoje życie, teraz musimy poszukać kompromisu. Każdy musi się troszeczkę nagiąć. Ja totalnie oddałem się temu związkowi. Ania ujęła mnie tym, że niczego nie udaje, nie ubarwia, wszystkie problemy rozwiązuje na bieżąco, a do tego jest piękną kobietą. Z Jasiem, 12 lat, synem Ani, też mam bardzo dobre relacje. Jak większość chłopców w jego wieku marzy, żeby zostać piłkarzem. Moje gospodarstwo obejrzał z zainteresowaniem. Myślę, że jakby się przejechał traktorem czy samochodem terenowym, mógłby złapać bakcyla. Ale na razie konsekwentnie jeździ na treningi piłki nożnej. Ma pan kiedy odpoczywać? Lubię poznawać nowe kraje i kultury. Przełomowym dla mnie momentem był wyjazd do Danii. Rolnik, który miał ogromne gospodarstwo, powiedział mi: bardzo dużo osiągnąłem w życiu, kiedy zrozumiałem, że pracownik nie jest kosztem, ale inwestycją. W moim gospodarstwie mam wspaniałych pracowników. Dzięki temu mogę odpoczywać i nie obawiam się, że produkcja wyhamuje. Dokąd pan najchętniej podróżuje? Boję się latać samolotem, dlatego na razie zwiedziłem tylko Hiszpanię, Holandię i Danię. Planuję odwiedzić brata w Australii. Ale Polska to też piękny kraj. Najbardziej